Cześć, z tej strony Artut. W mojej kolekcji pojawił się samolot Łoś, polski bombowiec, i w związku z tym postanowiłem przygotować taką małą makietę z prezentacją tego samolotu. I dziś chciałbym pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Zacznijmy może od fragmentu lotniska, trawiastego lotniska, na którym właśnie trwają prace serwisowe nad samolotem Karaś. Tutaj takie małe zaplecze techniczne, jakieś beczki, narzędzia, no i oczywiście polscy żołnierze oraz piloci. Sam hangar. Hangar jest dość spory, dach można zdejmować. Jest przygotowany też w ten sposób, że można go zamykać. Przygotowałem takie specjalne wrota, które można zasuwać, no ale aktualnie je zdjąłem, żeby można było lepiej zobaczyć samolot. Przy samolocie stoją piloci, którzy właśnie się fotografują. Wspólne zdjęcie. No i tutaj też takie zaplecze techniczne. Jakieś beczki, skrzynie. No i oczywiście żołnierze na warcie. Dwie ciężarówki dostarczyły właśnie transport. No, tak chyba nie przewożono bomb, ale powiedzmy, że są jakieś bomby próbne. Takie treningowe. No i tutaj jest zbiórka żołnierzy. I taki mały okop z worków z piaskiem. Tak prezentuje się cała makieta. Zrobiłem ją tak, powiedzmy, na szybko, na próbę, żeby po prostu samolot trochę lepiej wyglądał z jakimś taką elementem scenografii. I może jakieś takie małe zbliżenia. O, tu znajdziecie, jest pies, który właśnie złapał kość. No, samolot Łoś naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Świetnie się bawiłem przy jego składaniu. Rzeczywiście to jest chyba jeden z lepszych modeli Kobi, jeśli chodzi o samoloty. Jest naprawdę fajnie odwzorowany. No i ciężarówki. No i polska piechota. Akurat jak widać, tych figurek polskich żołnierzy mam całkiem sporo, więc całkiem nieźle to wygląda. Mam nadzieję, że ta mała makietka Wam się podobała. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Może macie jakieś ciekawe pomysły na to, jak można by było ją urozmaicić. Nie ukrywam, że myślę o stworzeniu takiej naprawdę dużej makiety polskiego lotniska, ponieważ samolotów, polskich samolotów mam całkiem sporo, więc myślę, że fajnie to mogłoby wyglądać. Zaznaczę jeszcze, że w tej makiecie użyłem tylko i wyłącznie klocków i figurek firmy Kobi. No może z wyjątkiem tych dużych płyt konstrukcyjnych, ponieważ no niestety Kobi nie ma w swojej ofercie takich wielkich płyt konstrukcyjnych 32-studowych, więc one akurat nie są wyprodukowane przez Kobi. Natomiast wszystkie inne klocki, wszystkie figurki są z zestawów Kobi. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Nie zapomnijcie dać łapki. No i jeżeli podoba Wam się ten kanał, podobają Wam się te filmy, nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia, cześć.